Dzień dobry, dzisiaj Łukasz Stawarczyk jest naszym gościem. Dzień dobry, cześć. Markowice, to miejsce Twojego urodzenia? Tak, do urodzenia, dorastania i miejsce wracania do domu cały czas. Jak wspominasz ten czas i to miejsce? No, wiesz co, jakoś super bogato, bo myślę, że teraz, kiedy spotykam się z ludźmi mojego pokolenia, czy w pracy, czy przy jakichś innych okazjach w mieście, to myślę, że nikt nie dostał takiego bogatego kapitału. Nie? To znaczy, że z jednej strony to jednak było jakieś wychowanie w ludowszczyźnie, też w obrębie jakiegoś folkloru. Też na pewno obarczone jakimś kontekstem klasowości i tak dalej, ale jednocześnie bardzo bogate i myślę, że to kim jestem, to osobowościowo i tak dalej, to nigdy nie chciałem jakoś tego podeptać. Zawsze tylko ta autorefleksja była pozytywna w jakiejś takiej sumie niż jakby w bilansie zysków i strat. Więc dla mnie to jest rzeczywiście Śląsk Cieszyński cały czas jakaś Arkadia. Śląsk Cieszyński jako Arkadia. To bardzo dobrze, że tak myślisz i tak wspominasz. I co, w szkole pewnego dnia postanowiłeś uczestniczyć w konkursach recytatorskich, by potem udać się do PWSD w Krakowie i tam zdawać? A nie, właściwie to nie ja, bo ja nie podjąłem decyzji. Decyzję za mnie podjęła pani Aldona Kopiec i pani Katarzyna Dynek, którym jestem chyba właściwie za wszystko wdzięczny, bo okazuje się, że ja miałem dysleksję. W związku z tą dysleksją, powiedzmy, nie, dość dobrze mi szło w tej szkole, ale te jedynki no, zawalały mi średnią. I pamiętam w drugiej klasie gimnazjum bodaj, ten dzień, kiedy musieliśmy się nauczyć recytować jakieś iluś linijek z Pana Tadeusza i ja wiedziałem, że muszę jakoś się po prostu zbłaźnić przed tą klasą, jakoś się tam wczuć, co na pewno będzie jakimś pośmiewiskiem, ale musiałem po prostu dostać tę szóstkę. No i kiedy to powiedziałem, to pani Kopiec, która akurat zajmowała się tą młodzieżą, która wyjeżdżała na konkursy recytatorskie, rzeczywiście była taką objęta taką opieką bardzo serio i ogromną troską, no, zaproponowała mi, że właściwie powinienem z tą grupą gdzieś pojechać. Na początku nie bardzo mi szło i zazwyczaj tam nie udawało mi się zająć żadnego wyróżnienia czy miejsca, aż do pewnego momentu właśnie z panią Dynek, która później była moją polonistką w Istebnej, pamiętam, a około obok Istebnej teraz właściwie mieszkam. Oprócz tego, że mieszkam i pracuję w Krakowie, no to tam w tej szkole był jakiś konkurs rejonowy, który udało mi się wygrać i od tego momentu jakoś tak fajnie to poszło. Więc bardzo jestem wdzięczny. A czy Śląsk Cieszyński jakoś wychodził w trakcie Twoich studiów aktorskich na wierzch i przejmował kontrolę nad Twoją osobowością, czy jakoś płynnie przeszedłeś do No miejskiego, tak, specyficznego środowiska? na początku, wiesz, dostawałem kopy, bo ja nie do końca potrafiłem ukryć tę gwarę, którą posługiwałem się jakby w domu cały czas. Pewnie teraz też to słychać, że podobno pochylam samogłoski, czego nie jestem do końca świadom. Ale nie mówię po polsku przezroczyście. To było bardzo słyszalne na studiach, tym bardziej, że ja rzeczywiście dopiero w liceum gdzieś tak się zmobilizowałem do tego, żeby próbować mówić tylko po polsku. W tym gimnazjum to tam mogliśmy ściemniać. Podstawówce w naszych Marklowicach też nie byłem taki jakby baskory do tego, żeby się wygłupiać i mówić po polsku. Też rzeczywiście u nas jest coś dziwnego, nie wiem czy tego też doświadczyłeś w domu, że kiedy ktoś do mnie dzwonił, ja byłem zmuszony do tego, żeby rozmawiać z kimś przez telefon po polsku, to było mi w jakimś sensie wstyd w domu. I nie wiem z czego to wynikało. Po prostu nigdy ten polski się nie pojawiał. Do dzisiaj ja nie wiem, czy mój tata potrafi mówić po polsku. Na przykład, bo moi dziadkowie nie mówili po polsku nigdy. Nawet gdyby się starali. Choć oglądali oczywiście telewizję i tak dalej, ale nigdy nie słyszałem w ich usta, żeby próbowali używać tego języka. Więc to była moja pięta w szkole. I pamiętam właśnie wprost Ania Dymna. Pani Ania Dymna mi powiedziała właśnie w stołówce, że to jest tak śmieszne, jak ja mówię. I cały czas mi jakoś to zostawało, że przede wszystkim, jeżeli ktoś mnie słyszy, to jestem śmieszny dla kogoś. Bo nie brzmię po polsku. No to był ten jeden kontekst tego języka.
Aha, i druga ciekawa historia, bo to akurat jest w knawie też spektaklu Halka w Annie Smolar, opowiadam tam tę historię, że próbując spektakl w Niemczech, gdzie bazowo improwizowaliśmy, czy graliśmy po angielsku i niemiecku, reżyser poprosił mnie, żebym sobie poimprowizował w swoim języku. W jego mniemaniu to miało być polski, ale ja to zrozumiałem jakoś, że po swojemu, czyli po cieszyńsku, jakoś tak to wtedy odebrałem. Właściwie chodziło im o to, żebym nie blokował w improwizacji angielskiej czy niemieckiej, który u mnie nie jest na jakimś super poziomie, tylko zawsze w improwizacji trzeba być wolnym, a ja muszę sobie te słowa jeszcze w głowie układać. Ja nie mam takiego luzu językowego, więc żebym się tego pozbawił, żebym sobie poszukał czegoś, a oni coś tam zrozumieją z kontekstu, ale chodziło im raczej o to, żeby emocjonalnie w coś wejść. No i ja w tym momencie jakoś automatycznie uruchomiłem ten cieszyński i nagle się okazało, że kurczę, wiesz, że się poczułem tak, jakbym miał ciało. Znaczy, że mam ręce i nogi. Dopiero język był jednością z moją fizycznością i to było pierwsze jakieś takie organiczne doświadczenie też performatywnego aktorstwa na scenie, kiedy ja użyłem czegoś, co jest moje z rdzenia. I do teraz mam poczucie, że kiedy mówię po cieszyńsku, po moim godom, i nagle muszę przeskoczyć do tego na ten polski, to mam jakieś poczucie obcości. Nie? Trochę jakbym mówił po angielsku. Oczywiście, że to nie jest to, ale to nie jest... Nie, też na scenie się często zdarza tak, że jak mi coś nie idzie, to próbuję sobie mówić to po cieszyńsku, bo wtedy mi prościej przychodzi emocjonalność albo jakieś zintegrowanie tego tekstu z ciałem. Bo po polsku jest po prostu językiem obcym. Oczywiście nie tak bardzo obcym, bo to nie jest angielski, nie? Ale to nie jest to, co mam z domu. Stella. Łukasz, no to skoro jesteśmy przy tej tustelowości, że tak to nazwę, to tustelańskości czy obojętnie, to może powiesz tak po naszemu o najtrudniejszym takim wyzwaniu, zadaniu aktorskim, o takiej największej roli, która wymagała najwięcej od ciebie, tak po naszemu. Dasz radę? Po naszemu? To znaczy mógł dać po cieszyńsku. No wiesz co... Chyba jak sobie teraz to wspominam, to mi się zdarzy, że po szkole, te wszystkie projekty, które miał po szkole, to one były, brały się z takiej niepewności warsztatu, niepewności tego, kimże też jako człowiek, kim, jako aktor, czym zarządzą. I wtedy one były strasznie trudne, żeby być sobą, a nie udawać kogoś, kim się nie ma. A ja do końca nie umiałem nie udawać. Więc te pierwsze projekty, może nie związane z taką rolą konkretną, czymś takim, były trudne. Ale wiesz, teraz jak przychodzi coś nowego, to ta droga, jak się odbywa w tym procesie dochodzenia do roli, to jest raczej taki branie tego powoli na siebie. Powoli. Ostatnio na przykład widziałem w Teatrze Słowackiego Dominika Bernardy w tych Dziadach słynnych Marii Kleczewskiej, gdzie ona mówi ten długi monolog Konrada, który był obarczony taką wielką historią, bo to Trela i Holubek mówili tam w czasach komuny i tak dalej. I naraz ta Dominika Bednarczyk mówi to tak prosto, że ja sobie nie wyobrażam wręcz, że ktoś to mógł powiedzieć lepiej. Jak z nią rozmawiałem, ona po prostu powoli to na siebie przyjmowała, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć o takim największym zadaniu, że się coś bierze na siebie, bo to jest proces, to się powoli odbywa. Najtrudniejsze było to, co było po szkole. Jak jeszcze, że nie wiedział, kimże je. Okej, rozumiem, dobrze, super, bardzo dziękuję. A to kim jesteś teraz już po szkole, po tak wielu różnych rolach, jakie zagrałeś? Niektóre nie będę udawał, że słowo wybitne nie będzie pasowało. Będzie jak najbardziej pasowało. Czy ty jesteś w stanie teraz odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś? No oczywiście to powiem banałem, że to jest jakaś droga, ale na pewno no też nie chcę tym szafować jakoś... Mam 34 lata i pewnie się jeszcze wszystko 10 razy zmieni, ale to, co się wydarzyło na pewno i to jest związane z wiekiem i z tym, że też przecież około 30 facet się staje facetem, to jakiś rodzaj integracji tego, kim byłem w tych Marklowicach przed szkołą teatralną i tym rodzajem tego klasowego jednak spotkania z miastem, ze środowiskiem artystycznym, z tym rodzajem kultury, na który czułem, że muszę cały czas nakładać maskę, bo w jakimś sensie czułem się gorszy. I te 15 lat temu, w którym jakby rozpoczynałem tę szkołę, to też były inne czasy niż teraz. Teraz
Wydaje mi się, że ta różnica między miastami czy miasteczkami a wioskami jest w jakimś sensie, nie powiedziałbym, że to jest równość, ale jest jednak jakoś zamazana też przez internet, myślę, i tak dalej, dostępność wielu rzeczy, i że młodzież być może wychowuje się w miarę podobnych mitach wyciąganych z Netflixa i tak dalej. Ta różnica już nie jest tak duża. A dla mnie to jednak był problem. I tak jak mówiłem o tych pierwszych rolach, to ta integracja tego, kim się było i to, czym bije moje serce, a myślenie i widzenie świata też przez pryzmat kultury, która mnie też buduje i zbudowała, no to zawsze było takie rozdwojenie, że pomieściłem sobie dwie osoby i one się musiały w pewnym momencie spotkać. Było takie wydarzenie oczywiście, o którym to jakoś tak nie chciałbym mówić, bo jest dość intymne, ale że potrzebowało to obiektu, nie? Że ten obiekt, czyli wydarzenie, wobec którego ta przemiana musiała się wydarzyć, i to się jakoś wydarzyło i czuję to jakoś też w ciele, nie? I to akurat się też może związało z tym wiekiem u aktora 30 lat, kiedy się coś też ucieleśnia. I osobowość, i jakby postać. No i szczególnie wydaje mi się, że u facetów, że kobiet może trochę wcześniej. 30 to jest taki start dojrzałości. Mhm. No tak, tak. Dojrzewamy trochę później w stosunku do kobiet. Tak, dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wielu... Ja dziękuję. Pozdrawiam Szląsk Cieszyński. Dziękuję bardzo. Życzymy wielu pięknych ról i do zobaczenia na tym Szląsku Cieszyńskim w Krakowie. No i też odpoczynku od tego zadania aktorskiego i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Łukasz Tabak. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki. Dzięki.